miłości moc, miłości moc, miłości moc. Oto alchemiczny, a zarazem archanielski rytuał jedności ze sobą. Rytuał, w którym zwycięża miłość. Rytuał, którego spodziewa się swoją wiarą każde potężne serce. Rytuał ocalenia dla miłości. Jeżeli jesteś w stanie wytworzyć na ziemi tę świętą substancję, jeżeli istnieją metody i drogi w świecie, dzięki którym Twoja obecność jest źródłem miłości, tak oto przypomnij je sobie. Niech miłość jest Twoim stanem. Niech tak oto wszystko to, co wydarzysz, wydarzysz z domu miłości, mając w sobie ciepło i światło ku temu, wiedząc, że tworzysz to nie tylko i wyłącznie dla siebie, nie tylko i wyłącznie dla szeroko pojętego świata, lecz i również, przede wszystkim, dla ukochanych sobie i najważniejszych sobie osób. Oto Twój świat otrzyma wspaniałość Ciebie, całkowite rozkwitnięcie magią, Twój triumf i dumę z powodu ścieżki, którą wybrałeś, Twoją wspaniałą rzeczywistość, która triumfuje, lecz jednocześnie pamiętaj, Twoja wspaniałość daje Ci bardzo dobre wzory, Twoje wewnętrzne wzory, jak zachować się, by nie poniżyć przyszłych uczniów. Oto świat będzie uczył się od Ciebie. Oto wszystko to, czego dowiesz się od magii, czego dowiesz się od życia, będzie i już jest Twoją wspaniałością. Pamiętaj o tym, że to, co się kocha, dla każdego jest inne i dlatego też świat może być objęty miłością w całkowitości. Ktoś kocha rośliny, dla kogoś nie mają one większego znaczenia. Ktoś uwielbia kolory, dla innych to dźwięki przewodzą uczucia. Lecz pamiętaj, bez zastanawiania się dziś nad całością, wejdź w swoje jestestwo, w to, co jest własne, osobiste, unikatowe dla Ciebie. Oto ocalenie dla miłości. Oto wszystko wydarzy się, co Ci potrzebne, włącznie z częstotliwością cudu, z ogniem i wodą, które zabrzmią razem, ażeby zostało dokonane, a tym samym wpisane Tobą i Twoimi sytuacjami w całe wydarzanie świata, w los, który dotyczy nas wszystkich, w wodę świata, a więc i w to, co czują przyszłe pokolenia i obecne. Bo gdy ktoś nas pozna, usłyszy o nas, tak oto wiedział będzie, że zdarzają się w życiu tak wspaniałe rzeczy. Nie tylko będzie domniemywał to, a i nawet powiem więcej, nie jest to już kwestią wiary, a wiedzy. Gdy bowiem spotka ktoś Ciebie, a Ty jesteś żywym dowodem swojej magii, tak oto spotka ktoś boskość w działaniu, spotka ktoś potwierdzenie, że słowo staje się ciałem, gdy jest wypowiedziane w sposób odpowiedzialny, gdy jesteś w stanie za to słowo poręczyć swoim życiem, a właściwie więcej nawet, wpisać to słowo swoim życiem w świat, przez siebie je przepuścić, z siebie je dać i później realizacją tego słowa, manifestacją i materializacją tego słowa nazywać swoją rzeczywistość. Oto zobacz, przyjrzyj się w sobie, odczuj, bądź też otwórz się na odpowiedź, co jest wspaniałością dokładnie Twojej substancji, Twojej esencji, Twojej tożsamości, Twojego ciała, jak i również Ciebie. Ten rytuał dotyczy Ciebie jako boskiego instrumentu i gdy kulminuje energia bramy lwa, tak oto w całkowitej głośności jest Twoja odwaga, lecz i również naprawione jest serce. Przepływa przez Ciebie cała melodia wszechświata i wszystkie kolory, wszystkie kształty i dźwięki,
każda odnaleziona i potrzebna Tobie medycyna, jak i ta, o której do tej pory zamilczano, a jednak jest i istnieje, jest bowiem w wodzie, a woda jest w powietrzu, a Ty, już oddychając, otrzymujesz. Oto optymalizacja, której wcale to nie potrzeba objąć rozumem, lecz należy zrozumieć jej wielkość, której to dowiadujesz się, gdy przebiega na Tobie, patrząc na siebie, obserwując dzianie się rzeczy, ciesząc się całym życiem z tego, co dokładnie w tej chwili staje się Twoim doświadczeniem, Twoją wartością życia, Twoim wytworzonym przez siebie, wykreowanym, zmaterializowanym wydarzeniem. Tak oto ujrzyj magię jako swoje narzędzie do tworzenia wspaniałości. Gdy widzisz sytuację, w której daleko do stanu optymalnego, lecz jest w Tobie pomysł i kierunek, którędy ten stan możesz osiągnąć, tak oto dokonaj tego. Zrób to jak najbardziej w całkowitości. Pozwól sobie na to. Jesteś we wszechświecie, którego dziś epicentrum stanowi Twoje serce, którego czakram stanowisz Ty całe i Twoje życie, pulsujące wszędzie rzekami światła, które podobne są do tych, gdy widzisz, gdy lądujesz nad wielkim miastem. Oto zwróć uwagę, że impuls światła przepływający przez Ciebie przepływa wszędzie tam, gdzie kiedykolwiek dotarło Twoje słowo, gdzie postawiłeś krok, gdzie nastąpiłeś, a nawet więcej, gdzie dotarła wynaleziona przez Ciebie metoda, gdzie wysyłasz swoim słowem intencje, jak impuls światła, jak wola serca, tak oto przepływa przez Ciebie najwspanialsza i najpotężniejsza magia. Pozwól sobie połączyć się z tą magią. Otrzymaj to jako sukces, który tylko i wyłącznie Ty możesz wprowadzić. Możesz wprowadzić i wprowadzasz. I właśnie teraz słyszy Ciebie cała moc Słońca we Wszechświecie, w każdym kwiecie i w każdym człowieku, każda zapamiętana przez las i przez ocean, każda zapisana w skałach, każda, o której szepcze wiatr, każda kiedykolwiek żyta przez człowieka na ziemi, tak oto wspiera Cię słoneczność i serdeczność. Wspiera Ciebie moc i uśmiecha się do Twojej wewnętrznej mocy. Każda moc i słoneczność zapisana w zewnętrznym świecie, w innych przejawach boskości, w innych ludziach niż Ty. I tak oto uśmiecha się Księżyc ku Tobie. Wszystko to, co podświadome, jest leczone. Wszystko, co przyniosłeś z dawności, z przeszłości, oczyszczone w dzisiejszym wodospadzie światła. Rzeczywistość rozebrana pomiędzy dwa potencjały. To, co jest Ci potrzebne, co wspomaga Twoją miłość, co odżywia Twoje życie i to, czego potrzebujesz się pozbyć, zostawić za sobą, podziękować, uwolnić się od tego i samym tym uwolnieniem już z tą chwilą wejść w lekkość. Potrzebne, niepotrzebne, wspomagające, destrukcyjne, takie, które bierzesz ze sobą i takie, które wyrzucasz w przeszłość, oddając w słowie specjalnym w ręce tym, którzy przeszli przez bramę śmierci. A tym samym powierzasz w kraniec, koniec i śmierć
to, co wyrzucasz z rzeczywistości, co rozpoznałeś jako zło, co twoje oczy, dzięki temu, że zapamiętały, dziś przywodzą tobie na myśl, a ty rzucasz za siebie i ty idziesz w przód świata, w przyszłość, idziesz w jutro i w nowe wydarzenie, zaś to, co wyrzuciłeś, już nie. I cała przyszłość twoja i przyszłość świata, wszędzie tam, gdzie sięgasz, wolna od tego, szczęśliwa, wypełniona miłością i dobrem. I każde te sekundy, które dawniej zawierały zło, już dziś tylko i wyłącznie są wspomnieniem i kontekstem dla wielkiego zwycięstwa. Tak oto ujrzyj, jak dzięki tobie dokonuje się zwycięstwo całej boskości na ziemi. I usłysz, jak łączy się dźwięk wody i ognia, a tym samym następuje zmiana. I ujrzyj tę zmianę, która się dzieje dla ciebie i tobą, która wprowadzona jest w świat i której dobro powiększa ilość dobra i wspaniałość i jakość dobra na ziemi. Dziś wszechświat wypowie tobie tak, tak, tak. Na wszystko, co wpiszesz w rzeczywistość swoim słowem, w wielkiej prośbie bądź w wielkim spełnieniu, w kierunku dla energii, jakikolwiek jest twój styl manifestacji, tak oto dziś otrzymasz. Pomoże ci i słońce, i księżyc, a więc pomoże ci i dzień, i noc. Pomoże ci wszystko, co uśmiechnie się ze świata ku tobie, zarówno z barwy chłodnej i z mocy księżyca, jak i z barwy ciepłej i z mocy słońca. Uśmiechnie się cała zieleń ku tobie, uzdrowione twoje serce i twoja krew. Wszędzie, gdzie idziesz, płynie uzdrowienie i życie. Abrakadabra, tak oto rozpoznaj. Spędź czas w swojej manifestacji. Wprowadź dobro wszechświata sobą. Otrzymaj i rozkwitnij na to. Bądź w otrzymaniu. Zauważ potęgę tego, że właśnie to wydarzasz sobą. Że wpisze się to w świat swoimi, dokładnie twoimi, sekundami życia. Ta miłość nastąpi tobą, poprzez ciebie i dzięki tobie. Ta wspaniałość nastąpi tobą, poprzez ciebie i dzięki tobie. To dobro nastąpi tobą, poprzez ciebie i dzięki tobie. I tak oto namaluj sobą. Wpisz to sobą w życie. Zmanifestuj. Wypowiedz. Wyraź intencje. Słyszy ciebie i woda, i ogień. Słyszy ciebie każdy żywioł życia. Słyszy ciebie miłość w człowieku i w naturze, w świecie, we wszystkich, którzy istniejemy i w każdym, kto istnieje osobiście. Połącz się z tym.
Bądź w całkowitości i w jedności z tym. Usłysz swoje serce i pozwól sobie podążyć za tym, co teraz objawia się Tobie jako najszczęśliwsze. Aniołowie miłości pomagają Tobie. Każda boskość miłości pomaga Tobie. Każdy promień boskiej miłości pomaga Tobie. W energii i w materii. W energii i w materii. W energii i w materii.